No i w ten sposób, jak możecie zauważyć, jest zrobiona cała woliera. Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale, z tej strony Achrelek. W dzisiejszym filmiku zobaczycie niestety pierwsze straty, jakie odniosła moja nowa dzika woliera, ale także będzie dużo nowych rzeczy, które tutaj zostaną pozmieniane, m.in. w wybiegu. Tak więc już teraz wszystkie nowe osoby zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału i zaczynajmy. No więc tak, jesteśmy przed wolierą. Ogólnie w wolierze jak na razie sprawy mają się bardzo dobrze, pomijając kilka właśnie spraw, które za chwilę Wam powiem. Udało mi się jechać także do sklepu, tak więc wykorzystując okazję kupiłem kilka takich rzeczy, które będę tutaj potrzebował do woliery. Zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Są tutaj trzy takie choinki kupione, które za chwilę będę umieszczał w wolierze oraz, jak możecie zauważyć, są takie trzy obrzeża ogrodowe o wysokości 20 cm, które będę tutaj montował naokoło całej woliery, a już Wam tłumaczę dlaczego. Jesteśmy w środku i jak dobrze pamiętacie, jest tu już kilka młodych. Między innymi właśnie tutaj były cukrówki, aktualnie już ich tutaj nie ma w budce. Przechodząc dalej, jest tutaj gniazdo gołąbków mewek, tych żółtych, i jak możecie zauważyć, tak, to już jest ten młody gołąbek, już jest naprawdę dosyć duży. Ja się tutaj na chwilkę spędzi czasu w tym gniazdku, ale za chwilę myślę, że powinien wyjść ze swojego tutaj gniazda. No i obok mamy tutaj cukrówkę. Aktualnie na gnieździe siedzi samiec. Jest to ich drugie gniazdo, ponieważ z pierwszych jajek się nic nie wykluło. Teraz założyły drugie gniazdo. Zauważyłem, że naprawdę teraz bardzo dbają o to gniazdo. Teraz, gdy tylko się podejdzie albo zbliży do, po prostu do gniazda, zaraz zaczynają bronić jajek. Tak więc teraz myślę, że bardzo dobrze zaopiekują się młodymi, przede wszystkim jajkami, żeby się coś z nich wykluło. No i wracając do tego gniazda, gdzie były te dwie cukrówki. Jak dobrze pamiętacie, były to pierwsze ogólnie zwierzaki, które się tutaj w tej wolierze wykluły. Niestety zaczęły po prostu wychodzić właśnie z tej budki i jedna młoda już wyszła na podwórko. Chodziła właśnie przez pół dnia, już ją widziałem, że tutaj po prostu po podwórku chodziła. I za jakiś czas, gdy przyszedłem, zobaczyłem, że niestety cukrówka już nie żyła. Prawdopodobnie zrobił to nie żaden większy po prostu drapieżnik, ani szkodnik typu lis, ani nic takiego. Był to po prostu nasz tutaj albo pies, albo kot. Nie jestem tego do końca pewny, ponieważ cukrówka była pozbawiona głowy, zaraz kole siatki, a oboje właśnie i pies, i kot były tutaj przy wolierze, tak więc prawdopodobnie zrobił to któryś z nich, ale po prostu nie jestem teraz pewien, który to był. Tak więc niestety jedna cukrówka tego spotkania nie przeżyła. No i jest jeszcze druga cukrówka, akurat ta druga, która przetrwała to wszystko, była troszkę mniejsza, ale ma się bardzo dobrze. Aktualnie gdzieś prawdopodobnie schowana za tymi gniazdami, nie będę ją wyciągał, ponieważ jak zauważyłem, rodzice bardzo dobrze się tutaj nią opiekują i karmią ją, gdy właśnie siedzi na dole, tak więc zostawię ją w spokoju. Tam, jak widzicie, Mietek zagląda właśnie pod tą jedną deskę. Prawdopodobnie siedzi tam jedna z samic właśnie bażanta. Tutaj także znajduje się drugie gniazdo bażanta. Myślę, że za niedługo powinna tutaj samica na nich usiąść. Będę musiał troszkę te jajka dać do środka, ponieważ jak widzicie, są tutaj na zewnątrz troszkę wysunięte, ale jest już 7 jajek, tak więc myślę, że za niedługo samica powinna zacząć wysiadywać je. No i żeby ustrzec się przed kolejnymi takimi sytuacjami, jaka właśnie tutaj miała miejsce, prawdopodobnie stało się to przez to, że młoda cukrówka, nie będąc w pełni świadoma, co robi, podeszła za blisko siatki i prawdopodobnie przełożyła po prostu główkę przez tą siatkę. No a tutaj zwierzę, które było pod wolierą, złapało ją, no i niestety stało się to, co się stało. I w ten sposób, żeby ustrzec się przed kolejnymi takimi sytuacjami,
zakupiłem właśnie takie obrzeże ogrodowe, które zastosuję naokoło tutaj całej tej woliery na dole. Oczywiście pies, jeżeli podejdzie, będzie mógł dalej zajrzeć do woliery, ale te zwierzęta, które są tutaj w wolierze, są na takiej wysokości, że te obrzeże po prostu uniemożliwi im przekładanie głowy przez siatkę, czym ustrzeże je przed kolejnymi takimi sytuacjami. Będąc oczywiście już w sklepie ogrodniczym, musiałem oczywiście porozglądać się tutaj za właśnie różnymi takimi krzaczkami, iglakami i właśnie te trzy zakupiłem. Także zostaną dzisiaj zasadzone w wolierze, ale najpierw zrobimy obrzeże. No i oczywiście jest już dosyć ciepło, dlatego już praktycznie wcale nie zakrywam papugom tutaj całej tej woliery tą folią transparentną, która była obita przez zimę. Tak więc dzisiaj, gdy po prostu już tutaj robię przy wolierach, tak więc już tą folię ściągnę na stałe i po prostu nie będzie problemu. Folia tutaj znowu nie będzie troszkę szpecić wyglądu, ponieważ jest już po prostu ciepło. Tak więc już teraz zabieramy się do pracy. Więc tak, folia z woliery dla papug została ściągnięta. Jest jak na razie tutaj właśnie, widzicie, rozłożona. Przed chwilą było słońce, przez to właśnie jest rozłożona na ziemi, ponieważ na słońcu staje się miękciejsza, no i wtedy z łatwością będzie ją można łatwiej i lepiej zwinąć w rulon, ponieważ w taki sposób będę ją przechowywał przez okres teraz właśnie tego lata. Jak możecie zauważyć, cała woliera została naokoło ogrodzona, tak więc teraz czuję, że będzie to po prostu bezpieczniejsze. I przede wszystkim podczas właśnie montowania tego zdałem sobie z tego sprawę, że jest to też naprawdę dobre, ponieważ jeżeli teraz będę oczekiwał lęgów, między innymi właśnie bażantów, w późniejszym czasie kaczek i kuropatw, no to bardzo się to przyda, ponieważ małe pisklaczki również mogłyby na przykład wyjść przez tą siatkę, ponieważ jest ona dosyć duża jak właśnie na pisklaki, dlatego z łatwością mogłyby przejść ogrodzenie i wtedy także różnego rodzaju drapieżniki, ale i nie tylko, między innymi także właśnie jakieś psy, czy to nasze, czy inne, mogłyby dopaść małe pisklaki. Ale teraz nie boję się, ponieważ jest to znowu tutaj troszkę bardziej ogrodzone i jest mniejsze ryzyko, żeby coś tutaj się kolejnego stało. Oczywiście znowu był troszkę remament w całej wolierze, ponieważ musiałem troszkę wszystko poprzestawiać. Między innymi tutaj znowu te drzewo było po prostu tutaj. Te trzy pieńki były tutaj, właśnie w tym miejscu, gdzie jest ta choinka, były wkopane. Teraz są przeniesione, żeby po prostu tutaj było inaczej to rozplanowane. Tutaj, gdzie są te dwa kamienie, jak możecie zauważyć, posadziłem tą jedną choineczkę. Jest to jałowiec, który będzie się piął po ziemi. Tak więc o to mi właśnie w tym najbardziej chodziło, żeby po prostu tutaj później, gdy się to całe rozrośnie, będę chciał, żeby to po prostu naszło tutaj na kamienie, właśnie jako kwestia dekoracyjna, oraz żeby po prostu znowu tutaj kawałek ziemi zakryło, żeby to po prostu ładnie wyglądało. Jest to gatunek akurat, o, nie wiem teraz dokładnie jak się nazywa, ale jest odporny na deptanie, tak więc... A jak wiadomo, w tej wolierze będzie na to narażony, ponieważ zwierzęta będą cały czas po tym chodzić. Wiadomo, nie jest to ta sama waga, co jakby ludzie po tym chodzili, no ale tyle razy, ile po tym zwierzęta przylecą, no to także mogłyby to uszkodzić. W tym miejscu, gdzie wcześniej było to drzewo, jest posadzony kolejny taki iglak, tylko że to są po prostu takie, można nazwać to nitki. Nie wiem także, jak dokładnie się to... nazywa i to się rozrasta, ponieważ mamy to także przed domem posadzone i wiem, jak się to mniej więcej rozrośnie, będzie to dosyć duże i później, gdy się to właśnie już troszkę rozrośnie, będzie chciał zrobić pod spodem konstrukcję taką z drutu po prostu metalowego, żeby to po prostu wyżej troszkę chwycić i wszystko to zwisało na ziemię, tylko żeby pod spodem można było wejść, tak więc, że zwierzaczki będą mogły pod tym chodzić. Między innymi na przykład także w zimę się pod tym sować, ale żeby tutaj miały też schronienie. Oraz została tutaj jeszcze jedna choinka zasadzona. Ta choinka będzie rosła około pół metra wysokości, ale jak widziałem na internecie, dosyć dużo się rozrasta na boki, dlatego będę musiał o to dbać, żeby po prostu nie zajęła mi tutaj pół woliery. No i na dodatek, żeby osłodzić zwierzaczkom życie tutaj w wolierze, stwierdziłem, że wykopię tutaj także truskawki i posadzę im to tutaj do woliery.
Tutaj koło woliery mamy pole z truskawkami. Tam z tyłu także było jeszcze jedno pole, te stare, które po prostu teraz musieliśmy truskawki przesadzić. Jeszcze nie zostało uprawione, tak więc jeszcze stare truskawki tam troszkę rosną. Tak więc troszkę ich po prostu tutaj pędów wykopałem i teraz będziemy je sadzić do woliery. Woda już także jest przygotowana, żeby po prostu wszystko podlać. No i tutaj mam właśnie posadzone te truskawki. Nie wiem, co z nich zostanie, ponieważ jak widzicie, już zwierzęta się do tego dały i po prostu obszkubują liście, dlatego zaraz będę im tutaj musiał przynieść troszkę trawy. Oczywiście trzeba przynieść tu wody i jeszcze raz wody, ponieważ jest bardzo sucho, to nie jest w ogóle czas teraz na przesadzanie truskawek, tak więc żeby się to po prostu przyjęło, to musi być tu naprawdę dość dużo wody, żeby to po prostu rosło. No i w ten sposób, jak możecie zauważyć, jest zrobiona cała woliera. Oczywiście, jak wiadomo, później także będę wprowadzał przeróbki, ale jak na razie znowu to zostanie tak jak jest. Tutaj także te choinki jeszcze będę musiał troszkę popodlewać. Szkoda mi tej cukrówki, no ale jak wiadomo, na błędach się uczymy. Teraz już będę wiedział, teraz już mam po prostu tutaj to zabezpieczone, że jeżeli kolejne młode będą wychodzić z budek, to będą po prostu miały tutaj lepsze warunki, żeby po prostu nie spotkał ich ten sam los. Tak więc, jeżeli film jeśli Wam się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, skomentujcie. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!